Cześć, witajcie. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, znaczy się w poprzednim, dzisiaj zajmiemy się głowami potworów. Głowami, które no, są potrzebne do ulepszania naszej bazy, naszego poziomu płomienia. Także zaczniemy sobie od splugawionego, później przejdziemy na głowę awanturnika, matrony grabieżców, splugawiona maszkara i splugawiony żniwiarz. Jeżeli nam się uda, zapolujemy też sobie na jaszczura, który występuje w zamku. Nie wiem, czy on się zrespił, czy nie. Dlatego nic nie obiecuję, ale się postaramy. Także zaczynamy od splugawiony burzowy osiłek. Generalnie jest to potwór dość pospolity, ale spotkamy go bardzo szybko, już przy pierwszej studni eliksiru. Weźmy sobie tam, podlećmy. Zasadniczo quest was tam zaprowadzi, więc nie powinien to być jakiś wielki problem ze znalezieniem gościa. Zawsze sobie odpalajcie te ołtarze. Raz, że przedłużają wam czas przebywania we mgle. Dwa, że w razie jakiejś wtopy zawsze można ciut bliżej się zrespić, nie? Jeżeli zaczynacie, pamiętajcie, żeby wejść tutaj na górę po skrzynkę. Może na naszym poziomie tutaj wiele to nie da, aczkolwiek pamiętajcie, że każdą rzecz możecie rozmontować, nie? A runy zawsze w cenie. W sumie jestem ciekaw, jak mocno będzie bił ten osiłek teraz, kiedy jestem na tak wysokim poziomie. Jeżeli macie lotnię, możecie tutaj sobie zlecieć lotnią, jeżeli jej nie macie. Jeżeli zaczynacie grę, no to będziecie musieli niestety potuptać schodami. A i tutaj sobie łazi. Chłop pilnuje drzewa. Pomyślałem, że uda mi się go zaskoczyć. O pierdyknięcie, skubany ma. No, ale to było zdecydowanie łatwiej. Ej, zajebisty. To prawda, poziom trzeci, nie? Ale zajebisty. Jak go pokonacie, możecie oczywiście ściąć drzewko. Jeżeli jest to pierwszy raz na tym drzewie, dostaniecie punkty doświadczenia. Jeżeli nie pierwszy, no to przynajmniej będziecie mieli spokój i będziecie poza mgłą, będziecie mogli spokojnie stąd się teleportować, nie będziecie musieli wychodzić. Także pierwsza studnia eliksiru, burzowy osiłek pilnujący drzewka zaraz koło naszego domu, który stawiamy na samym początku gry. Drugim łobuzem, na którego sobie zapolujemy, będzie ten rozbójnik Wuhan. Znajduje się on na ceremonialnym wzgórzu, na prawo, jak strzelił z łuku od naszej głównej bazy, jeszcze za kryptą stolarza. Także zasuwajmy sobie po niego. Pomidorki ładnie rosną.
No i mogliśmy spokojnie skoczyć do iglicy, nawet by było chyba bliżej, no ale... Skoro już lecimy, to lećmy. Z iglicy by było dużo bliżej, nie? Mogliśmy spokojnie się na nią przenieść. No ale kurde, tak lubi latać tą lotnią. Właśnie, miałem wam wyjaśnić. Jak to się stało, że wpadł film z tą lotnią zamiast tego, który w tej chwili nagrywam? Ano miałem Questa. Dziennik. Zadania. Opowieść o Świątyni Słońca. No to sobie wpisałem w wujka Google Świątynia Słońca. No i mi pokazało, że znajduje się ona tutaj. Niestety quest jest... gdzieś tutaj. Teraz nie mogę tego znaleźć. Tutaj. Nawiedzona świątynia słońca. Także po prostu pomyliłem świątynię. No, zdarza się. W sumie nic, co by... Nic złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Głowy nam nie uciekną, a przynajmniej mamy zajebiaszczą lotnię. I tutaj pod nami jest wzgórze. Warto w razie czego wybić najpierw tych zwykłych mobków, żeby nam krwi nie napsuli. Wiadomo, no jeżeli tutaj przyjdziecie na levelu zbliżonym do nich, no to te walki będą ciężkie, nie? Także na to się przygotujcie. A tu trupów leży. Kubany i tak dobrze się trzyma, nie? Dobrze, że dosyć pokazuje swoje ciosy, nie? No i mamy główkę awanturnika. I zobaczymy, co oni tutaj za śmieci ze sobą mają. Nie wiem, dlaczego są wybici. Nie było mnie tu wcześniej. Zawsze możemy wziąć sobie błogosławieństwo. W sumie nigdy nie sprawdzałem, co ono robi, nie? Mamy gdzieś błogosławieństwo? To błogosławieństwo płomienia. Nie mam pojęcia, co ono daje. Włók Ar. Ale nigdzie czegoś takiego nie widziałem, nie?
Dzikość buzuje w twych żyłach, ale co to daje? Dobra, mamy ubitego tego, więc sobie wróćmy do bazy. Teraz wypadałoby się zająć Matroną, nie? Pierwszą Matronę, na jaką trafiłem, była... na skraju Glenwood. Także weźmiemy sobie tam, skoczymy. Najbliżej chyba będzie z Biesiadnej Kniei, nie? Z Iglicy. Matrona to już trochę gorszy przeciwnik, bo cholera, jak tą trucizną żygnie, to potrafi naprawdę mi całe życie zdjąć, nie? Wypadałoby tą górę ominąć, albo na nią wlecieć, jeżeli się uda. Aczkolwiek chyba wlecieć nam się na nią nie uda. A już dobiegamy do Glenwood. Oczywiście pamiętajcie o odpaleniu znicza, bo tutaj może być dość grubo. Piętnaste levele już całkiem konkretnie stawiają opór, nie? To całe miasteczko warto sobie zwiedzić, ponieważ jest tutaj trochę ciekawych rzeczy. Nie pamiętam, którędy dokładnie się szło do niej. Ale chyba tędy. Na pewno jesteśmy gdzieś w jej pobliżu, ponieważ już się odpaliło jej życie. Dokładnie tutaj nad nami. I tak jak mówiłem, z tą panią lepiej nie iść na wymianę, bo jeden jej rzyk i będzie po nas. Na szczęście tutaj jest o tyle dobrze, że mamy gdzie się schować. Te trucizny, które rzuca, jeszcze nie są takie straszne. Znacznie gorsze są jej pawie, nie?
Widzicie, jak w miarę dobrze się ustawicie. O. Jest szansa ją tłuc. Wyskakując z zamurka. Ale musicie mieć broń obszar zasięgową, nie? Może to jest trochę nie fair, ale uwierzcie mi, nie chcecie dostać jej pawiem, nie? Jeżeli traficie na matronę gdzieś, gdzie nie będzie na solidnym gruncie, czyli tak jak tutaj na kamieniu, tylko będzie sobie stała, powiedzmy, na ziemi lub czymś takim, spokojnie możecie obrzucać ją bombami, jeżeli macie, i ją zakopać, nie? Ona jak będzie po szyję zakopana, wtedy nie będzie w stanie już wam za dużo zrobić, ponieważ te wszystkie rzuty nie będą wylatywać z dołka. Tak jakby potrafi rzucać tylko przed siebie, nie rzuca do góry. Przynajmniej nie za mocno do góry. No dobra, mamy ogarniętą matronę. Lecimy do domku. Jako, że zrobiła się noc, to przytniemy komara. Teraz spaczony jaszczur, czy jakoś tak on się tam nazywał. Spaczony jaszczur znajduje się w zamku. Jest on questem od kowala chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli. Daleko na północy. I tutaj w grocie włóczni się znajduje. Ja sobie tutaj postawiłem domek, żeby mieć w miarę łatwy dostęp do niego. Aczkolwiek pierwszy raz go odwiedzam po naszej walce, więc nie wiem, czy on się zrespił, czy on się nie respi. Zaraz się okaże. Ja wolę wchodzić z góry. Jest to dla mnie jakoś tam wygodniejsze na swój sposób. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście się przebijali przez mgłę i dotarli do niego od dołu, nie? Przez całe miasto. Teoretycznie lokacja wygląda na zrespioną. Na razie nie będę schodził, poczekam, aż mi się trochę żyćko odnowi. Mimo wszystko nie chciałbym się z nim tłuc na zmniejszonym życiu. Tym bardziej, że to jest z tych wszystkich potworków, które spotkamy, chyba faktyczny boss, nie? Także widzimy się za chwileczkę. No i powiem wam, że pomimo, że jestem na znacznie wyższym levelu niż on, to żałuję, że mam tylko jedną miksturę leczenia, nie? Bo może być ślizgą. Jak przyszedłem do niego za pierwszym razem, kiedy dostałem tą misję, ściągnął mnie prawie na hita. Ledwo się wyratowałem, nie? Stąd. Tym bardziej, że za bardzo nie ma tu wyjścia. Trzeba się trochę nagimnastykować, żeby wyjść. No i mamy robaczka. Cała zabawa z nim polega na unikaniu właśnie jego skoków i żygów. No i tych spadających pierdołków. A kiedy robi coś takiego, strzała w pysk mu, nie? Z łuku. Także pamiętajcie, żeby zabrać tu łuk. On co prawda przyzywa robaczki, ale one tam za dużo nie zabierają.
mogło się to skończyć kiepsko, nie? No i teraz łuk. I lejemy dziada. Tymi robakami, które on przyzywa, zbytnio się nie przejmujemy, bo one w trakcie jego bicia, nie? Padną. No i mamy splugawionego świetlistego żmija. Chyba świetlistego, ale... No ładny, nie? Pierścień całkiem. Mak, myślę, że byłby z niego zadowolony. No dobrze, żmija mamy z głowy. Sprawił mi trochę więcej problemów niż sądziłem. No ale też nie mogłem zbytnio w rytm się wbić, nie? Jak się tutaj wbijecie w rytm, to bez problemu go ubijecie. Także wracamy do domu. Nam zostały jeszcze dwie paskudy. Dobra, słuchajcie, została nam do ubicia jeszcze splugawiona maszkara i splugawiony żniwiarz. Z maszkarą mam problem, bo nie kojarzę, gdzie ją spotkałem. Na pewno przy którymś korzeniu mgły, w jakiejś studni eliksiru chyba, ale była gdzieś jeszcze. Wydaje mi się, że występowała w kołysce Zmierzchu koło pradawnej iglicy Wyżyny Koczowników. Przy okazji, zobaczcie. Naprawiło mi się. To jest właśnie to, gdzie nie mogliśmy skoczyć, jak polotni leciliśmy. Więc sobie obadajmy temat. Zły guzik. Nie mówcie, że na sam dół mnie przeniosło. Jezus. No dobra, na szczęście daleko nie jest, to się przebiegniemy, nie? To jest właśnie to, co wam mówiłem o ćwiczeniu. Jeżeli troszeczkę poćwiczycie skoki i wskakiwanie, mniej więcej wyczaicie, w którym miejscu jesteście w stanie wskoczyć, a w którym będzie problem, nie? Tak, faktycznie tutaj chyba była ta paskuda. Ups. Sorry, dude. Ale się go do niego plecami pięknie ustawiłem, nie? Dobra, poszukajmy tej mendy. Generalnie... Jaka jest na nią technika? Nie wiem. Wiecie co, no starałem się wymanewrować, na szczęście jej ataki nie są jakieś zatrważająco niebezpieczne, ale potrafią zajść za skórę, nie? Fuck! Kurza to, że ma ten czar, który nam skraca czas we mgle, ale tutaj jeszcze pół biedy tak naprawdę, bo spokojnie możemy... No, te muchy. Bo spokojnie możemy ją wyciągnąć poza mgłę, nie? Wtedy walka będzie znacznie łatwiejsza.
razie to zdrowo obrywam, nie? Od niej. Ale trzeba przyznać, że zasięg z tym swoim armat to ma zacny, nie? Nie wiem, jakby to było, jakbyśmy wzięli ją, spróbowali z bliska. Trochę za dużo życia straciłem, żeby teraz próbować to. Ilfę? Wszamajmy sobie co nieco. Na mnie ścięgła menda. Znam jakiś lepszy sposób niż napierdzielanie się z niemułkiem? No niestety nie. Mówię, nie sprawdzałem nigdy, jak bardzo jest wrażliwa na ataki z bliska. Ale mogą być bolesne, nie? Nie mogę zaryzykować, co tam. Testujemy, nie? Może i z bliska by było warto, tylko trzeba by przed tym jej pawiem uciekać. No i mamy rdzeń mgły, głowę splugawionej maszkary. No i czarny kocioł. No tutaj faktycznie teraz mi się przypomniało dopiero jak ten kociołek zobaczyłem, że chyba alchemik nas tutaj wyśle na questa. No dobra, mamy ogarniętą maszkarę. Weźmy sobie, odznaczmy. Skoczmy z powrotem do domu. Teraz wybaczcie, ale sobie zrobię kilka potek, bo będziemy walczyć z silniejszą wersją przeciwnika. Teraz na tego żniwiarza sobie zapolujemy. To jest ostatnia maszkara, jakiej głowę mi się udało zdobyć. Nie wiem, czy jest więcej, czy nie ma. Miodu jeszcze trochę mam. No dobra. Jesteśmy w miarę zabezpieczeni. Życko nam wraca do normy. Może jeszcze tylko naprawimy itemki, co? Muszę przebudować warsztat, bo za ciasno się tutaj zrobiło. I teraz tak, ostatnim jest ten ponury żniwiarz. I pierwsze miejsce, gdzie będziecie mogli go spotkać, jest to nawiedzona Świątynia Słońca. Tutaj nas powinien zaprowadzić quest farmerki. Także będziecie musieli dotrzeć do kruchego drzewu. Najprawdopodobniej dotrzeć do kruchego drzewu, nie, krzewu. Nie wiem, ponieważ jeszcze nie znalazłem wejścia do tej Świątyni Słońca, nie byłem tam. Ale gdzieś tam w opisie questa jest napisane, że przez kruchy krzew można do niej się dostać.
Oczywiście z pradawnej iglicy, z wyżyn koczowników, skaczecie tutaj na to wzniesienie, później z niego na klif i w ten sposób możecie spokojnie dotrzeć do kruchego krzewu. Czy to skacząc tu z klifu, czy lecąc naokoło przez obóz wykopaliskowy. My niestety tutaj się nie udamy, to tak jak mówiłem, no nie odkryłem jeszcze wejścia do tej świątyni, jeszcze się tam nie szlajałem za dużo. My sobie polecimy do kopalni na skraju grani, o której wspominałem w poprzednim materiale, gdzie szukać konkretnych minerałów do kraftu. I weźmiemy sobie, zaznaczymy korzeń mgły, ponieważ nasz żniwiarz kręci się właśnie w jego pobliżu, a sami skoczymy na pradawną iglicę gorejące pustkowia. Tak swoją drogą tutaj napomknę, że uważajcie na tego, że nie wierzę, bo jest chyba przeklęty. Piąty raz nagrywam tą część filmu, który właśnie oglądacie. Raz nagrałem nie to okno, nagrałem sobie pulpit. Piękna, epicka walka była. Oczywiście spierniczyłem, bo nie było obrazu. Za drugim razem coś też mi nie poszło. Przed chwilą w sumie, bo teraz nagrywam w ciągu już drugi raz. To jest następny dzień, czy nawet dwa dni później, nim zacząłem robić ten materiał. Się okazało, że rozłączyło mi mikrofon i gadałem sam do siebie zamiast do was. No ale wróćmy do żniwiarza. Będziemy skakać tutaj na ten filar wystający, który teraz jest dokładnie na moim czubku głowy. Tam na samej górze jest gniazdo, więc spokojnie będziemy mogli wylądować. Warto pozbierać fanty. Jaja przydają się do recepturek do gotowania. Piórka, no wiadomo, piórka są przydatne do produkcji strzał. I teraz tak, tutaj może się zdarzyć, że będziecie walczyć aż na tym terenie. Ja za pierwszym razem właśnie z tym żniwiarzem aż do tutaj się cofnąłem. Także warto by było sobie oczyścić przedpole. Co teraz zrobimy? O, to nie było rozsądne. Pozbądźcie się wszystkich ptasiorów. Halo, tu jestem. Chłop coś tu ubił, nie? Szkoda by było zostawić fanty. To już kamienie. I wracamy na drogę. Mimo, że powinienem go ubić w miarę bez problemów, to mimo wszystko troszeczkę się tutaj zbustujemy. No i wchodzimy we mgłę. Weźmy sobie, przyspieszmy. Spokojnie możemy lecieć ścieżką. Doprowadzi nas ona do miejsca, gdzie chcemy dotrzeć. Możemy też trochę sobie skrócić, bo jak widzicie, ona tutaj taką S-ką mocno leci. I co? Żniwiarz. Warto go lać niestety mieczem z bardzo bliska, ponieważ chłop ma dość potężne ataki zasięgowe. Tak się rozglądam, bo tutaj często się zdarza, że jest dużo robaczków, a nie chciałbym ich jeszcze mieć na tapecie w momencie, kiedy będę z nim walczył. Pozbywamy się za długo ten łuk zmienia cholerkami.
zaskakujące, że jest bez tarczy, bo poprzednim razem walczyłem tutaj z tym kolesiem i miał tarczę. No i jego ataki chyba były ciut boleśniejsze niż teraz. Na pewno walka przez tą tarczę była znacznie trudniejsza, nie? No patrzcie, kolejny ptasior się nam przypałętał. Także nim w ogóle się zajmiecie korzeniem mgły, który warto ściąć dla własnego spokoju świętego, żeby nie mieć jeszcze tutaj presji czasu, nie? Że coś się złego może wydarzyć. I teraz tak, on często jest właśnie przy tym korzeniu mgły. Nie wiem dlaczego akurat w tej chwili go tam nie ma. Znaczy się jak tutaj. Możliwe. No i jak widzicie, kolejne podejście, no bo oczywiście tym razem stwierdził, że się nie pojawi, nie? No ale za to mogę wam pokazać robaczki. No halo. Jeszcze się okazało, że mam łuk niewyposażony. Dobrze, czyli będziemy musieli jeszcze raz ubić chyba tego łucznika. Tutaj sobie kolos stoi. No, przynajmniej tym razem jest, nie? Tam też łazi rycerz. Możecie zaryzykować i ściąć korzeń mgły. Możecie też. Po prostu spróbować wyciągnąć, jednak. Uważam, że tego brzydala warto się pozbyć, bo może nam trochę krwi napsuć. Tam z tyłu jeszcze widzę ptasior z kimś walczy. Ale chyba ptasiora olejemy i zajmiemy się od razu naszym tutaj przyjacielem. Na razie nie będę do niego podchodził. Chcę wam pokazać jego ataki. Jak widzicie, są dość mocno bolesne. A do tego dość trudno jest ich uniknąć. Najlepszym sposobem na niego jest podejść blisko. To po prostu uniemożliwia mu zaatakowanie, nie? Faktem koleś potrafi się teleportować, ale... Jeszcze jakaś maszkara mi się tu przypałętała. Zaraz nie ją zdejmiemy. Tak właśnie to nagrywam i się zastanawiam się, co jeszcze pójdzie nie tak z nim, nie? Bo mówię, bo to już chyba jest szósty raz, jak nagrywam samą walkę z nim. Jak widzicie,
mamy rdzeń mgły, mamy jego czerep. No i tutaj naprawdę najróżniejsze się spawnują przedmioty. Ja akurat wychwyciłem tutaj ten mieczyk, w sumie całkiem zacny, nie? Trzeba przyznać. No ale dobrze, skoro go ubiliśmy, weźmy wróćmy do domku, żeby tutaj nam nikt się do dupska nie dobrał w tej mgle. A znając mnie, to pewnie jeszcze się rozgadam na tyle, że skończy mi się czas i zejdę. No i jak już dotrzemy, no to takie tam ostatnie posłowie. I to jest 6 maszkar, których czerepy możemy zdobyć, żeby upiększyć naszą bazę, ewentualnie których głowy są potrzebne do ulepszenia poziomu płomienia. Także od najprostszego zaczynając, poprzez coraz trudniejszych. Ta cała piątka występuje w różnych lokacjach i można ich spotkać niekoniecznie w tych miejscach, które pokazałem, ale też gdzie indziej. Ja po prostu pokazałem wam miejsca, gdzie one są, na pewno występują. Jeśli chodzi zaś o splugawionego żmija, no to chyba tylko i wyłącznie występuje w zamku. Nie spotkałem go jak dotąd w żadnej innej lokacji, więc najprawdopodobniej jego tylko tam będziecie mogli szukać. Jako że zdobyłem już czerep żniwiarza, będę mógł w końcu wzmocnić poziom płomienia na 6. Jest jego czerepik tutaj potrzebny do tego. Prawda, nie wiem, czy mam owoc, a mam owoce juki. No to będę musiał jeszcze trochę pohodować. No ale to już tam sprawa drugorzędna. No i co, tak kończąc, mam nadzieję, że pomogłem wam ze znalezieniem odpowiednich trofeów. Mam nadzieję, że pomogłem. Ej, fajny ten scyzor. W plecaku nie wygląda tak zacnie. Mam nadzieję, że pomogłem wam z podniesieniem poziomu płomienia. W tej chwili kończymy i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie.